Dzień dobry, proszę Państwa, jesteśmy w miejscowości Kuchołazy. Dojechaliśmy tutaj z darami od Ochotniczej Straży Pożarnej Zieleniej Góry, jak i miasta. Jak Państwo widzicie, no tragedia jest tu w Kuchołazach. Jest każda ulica tak zasypana. Masakra, no tragedia, most za mostem. Gdyby nie policja, by my tu nie dojechali. Jak Państwo widzicie, jesteśmy na placu tutaj na ulicy Opolskiej 13. Rozpakowujemy właśnie dary dla powodzian, bo ludzie naprawdę tutaj potrzebują bardzo dużo pomocy. Jest tragedia niesamowita. Tak jak żeście widzieli na tamtej ulicy, zaraz Wam pokażę następne ulice. No, woda z tego, co tutaj mi policja nam powiada, osięga nawet do pierwszego piętra. Tam jak widzicie, wojsko naprawia most z dala, tam jest dwig, żeby była jakaś przejezdna droga do innych miejscowości, żeby był dojazd. Jak widzicie tutaj też zobaczcie, całe ulice zasypane, zalane. Ludzie potrzebują pomocy od wszystkich. Zobaczcie, no tragedia, wszystko stracili. Wszystko. Jak nas zobaczyli, ucieszyli się bardzo mocno, że dojechaliśmy do nich. Rozładowujemy, co możemy dla nich. Jak będzie można dalej i będą coś potrzebowali, to na pewno będziemy się starali może coś jeszcze załatwiać. Ale na razie pomagamy im jak z tego, co mamy. Państwo widzicie, OSP Jelenia Góra. Raz tutaj z koleżanką z Urzędu Miasta. Dojechaliśmy do miejscowości Kuchołazy. Na 12 samochodów. Dajemy tutaj wszystkie dary, które mamy. Co możemy, to przekażemy tutaj w miejscowości Kuchołazy. Nawet pies ratownik z nami tu przyjechał. Jak chcecie zobaczyć Państwo, tutaj taki ładny, o. Co możemy, pomagamy tutaj, później udajemy się dalej do innych miejscowości, które są tutaj bardzo mocno pozalewane. Jak Państwo widzicie, sklep Rossmann, woda sięgała aż pod balkon, jak Państwo widzicie. Tam, gdzie jest ślad pod napisem Rossmann, to dotąd właśnie woda sięgała. Tak jak wcześniej Wam pokazywałem, jakie były zniszczenia tam na ulicach, to zobaczcie sobie jakie zniszczenia dalej tutaj wyglądają. Także zobaczcie sobie, jak te zniszczenia dalej wyglądają, to wszystko. Tu jest zerwany został most, most zostaje naprawiany. Dalsze relacje będziemy przekazywali przez Portalik 24. Pozdrawiamy Was z Kuchołaz. OSP Jelenia Góra, Stanisław Ogrodowczyk, dowódca OSP Jelenia Góra.